prawda? Na takie tematy mogę się rozgadywać. Widzieliście to? Walony slime. Slime? Chyba magma cube. No dobra, no. A jak tam w życiu? Może jakieś śmieszne lub dziwne wydarzenie mieliście dzisiaj, Lotto lub Maćku? Dzisiaj? Dzisiaj mam takie wrażenie, że jak słyszysz, masz jakieś inne, mam jakiś inny głos, bo wczoraj miałem przedstawienie. I było naprawdę fajnie, byli aktorzy Kabaretu na Koniec Świata i najgłośniej się śmiali. Brawo! Lotto studiuje swój kierunek. Znajdźcie mi jakieś głupki, bo... Dobra, ej, będzie hardcore. Przeskoczę to czy nie? Przeskoczę. Trzymajcie kciuki, żebym przeszkoczyła. Maciek ma długie włosy. Specjalnie. Nie, tak. A, dziękuję. Prszony. Prr. Ej, polubiłam Nether, chyba tutaj zamieszkam. Tylko wiesz, że nie może stawić łóżka. Kurde. Lubisz, no lubię historię, tak, lubię historię, mimo że jestem na łatwiejszy, co się może wydać dziwne, lubię historię. Może nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem całej historii, bardziej druga wojna światowa nie najbardziej jara, ale... Co? No, druga wojna światowa nie najbardziej jara, jeśli chodzi o przedział czasowy. A jara! Słyszałam, druga wojna światowa, a nie bardziej lara. Tak myślę, co? O co chodzi? Ale ogółem lubię historię. Gdyby nie historia... Z historii można wyczytać wiele rzeczy i można powiedzieć, że to, co teraz mamy, to wcale nie jest nic nowego. Ej, a to przeskoczę? Oh, we are the champ. Maciek Wszechsiaku. Locia ma swój kierunek studiów. Maciek ma dłuższe włosy od Loty. A to wiem. Chyba akurat prawda. Wszyscy o tym wiemy. To Hajlot, tu Hajlotta. O Jezu. Ja na szczęście nie mam wspomnień z dzieciństwa, bo by mnie bolało przez całe życie. Właśnie taka gorąca dziewczyna, dlatego Nether lubi. Najgłupsze wspomnienie dzieciństwa. Bawienie się coś w stylu Indian niż rzucenie kijem w samochód tych gościu, który wjeżdża do garażu. Ja pamiętam, że... Wiesz co, nie interesuję się tak na tyle historią, żeby cokolwiek czytać na ten temat, tak, wiesz, książką Wołoszański. Nie oglądam Wołoszańskiego, choć jakbym miał czas, to bym oglądał. Ja pamiętam, że bawiłam się w podwórkową wersję Nieustraszonych. Wiesz... Chociaż nie pamiętam, na czym to ile polegało. Ile rzeczy ja robiłem. Jest. Ej, nie, ja z tego schodzę. Patrzcie. Mówi Maker będę. Stać ciebie taki sukces jak ze mnie sportowiec. Yeah. No to moje Q&A teraz. Q&A. Nie, możecie pisać pod ostatnim Q&A, bo jutro będę nagrywać. Znaczy, możecie jakieś tam pytanka zadawać, ale... też polegają live'y. Pierwszy początek kiedy? Był mój w przedszkolu. Myślisz, że ja pamiętam? Ten duży kurw tam był. Wow, ale bym spadła. Co? Zwaliło mnie to. Co, ten duży kurw? No bo wszystko to są małe kurwia, to już jest kurwa duży kurw. A co powiesz na Giant'a? Co? No Giant, ten duży zombie. Nie, Nie, myślałam o gaście, wiesz? Cześć Bojkuś. Cześć Boguś, z racji tego, że nie jesteś moim widzem, to możesz kupić subskrypcję. Nie, a lepiej daj hajs. No ci Maciek opowiedział, a ty? Boguś, GoPro mi przyszło. A, to już wiesz, dobra, nieważne. WTF, no. Kiedy się pierwszy raz całowałaś, jeśli pamiętasz? Nie pamiętam. Tak jak wszyscy. Kiedyś. Kiedyś. Znaczy pamiętam w jakich okolicznościach i pamiętam kiedy, ale to jest, ale mam tylko nie ja powiem. Mam rockera jako brata. Mojego kolega też jara druga wojna światowa. Ciekawe będzie jak to, nie mieć to na lekcji, jak zareagują Niemcy. Wiesz co, mieliśmy historia, druga wojna światowa jest w pierwszej klasie liceum. I jest ona
tak pokrótce opisana, że to głowa boli. Nasza babka od historii, nasza dyrektorka opowiada. On się tam mówi, że przełomową częścią II wojny światowej była bitwa o Guadalcanal. A mój kumpel, który bardzo dobrze się zna na tym konflikcie, ale proszę pani, to bitwa o Midway była przełomowa, bo wtedy Amerykanie zwyciężyli nad Japońcami, to się wszystko przewróciło. Ona takie, do dziś go nie lubi. Przepraszam. No ale jeżeli uczeń wie lepiej od nauczyciela, to co? Pod czym? Guadalcanal. Pod Guadamale po prostu. Guadalcanal. I Iwo Jima. Pod kanałem Guadal. Maciek, no. Spokojnie. Nie denerwuj się. Nie stacjonuję cię po pierwszym filmie, bo to nie te czasy. Maciek ma dziewczynę, tak, to muzyka. Wiesz co, Wiki, jeżeli jesteś zainteresowana Maćkiem, to pamiętaj, że Maciek ma długie włosy i słucha metalu. No co ten metalosy są najczęściej bardzo kulturalnymi osobami. No chyba, że to jest true metal thrasher, no to może być różnie. Mhm. Bo true metal thrasher jest taki true, że ci ciśnie po wszystkim. Bo on słucha jedynej prawidłowej muzyki, to jest już za bardzo. Z typem Maśkiem. Ej, mamy problem. No to jesteś starsza o mojej babci. Serio? Plan na dalsze filmy, no kontynuować. Na razie będę trochę się ograniczał, bo będzie maturka, więc w marcu będzie ostatni miesięcznik jak na razie, kolejny w czerwcu dopiero. 270. Tam. I minus 66. Ja w języku niemieckim w pierwszej klasie techniku na lekcji zacząłem sprawiać roty, za co wylądowałem u dyrektki zastrzeżenie rasizmu i nienawiści na tle narodowym. Lol. Idę do portalu, bo już nie mam żadnego kilofałka i jest mi smutno. Maciek robi przerwę, ale i takiej nie poczujecie, bo Maciek ma zapas filmów do końca. Mam zapas filmów do lipca nawet, słuchaj. Jak nagram teraz Maxia, to Maxiu 10 odcinek będzie w lipcu, a są 24 odcinki. Nie! Dziecko, poszedł mi stąd! Wiecie co, ja mam znajomego... mam znajomego, Maćka też, swoją drogą, który jest gitarzystą w Steel Fire oraz jest wokalistą w Hadesie. Jesus. I on jest nauczycielem historii w gimnazjum. Słuchaj. No i? I on ma naprawdę odpałowe rzeczy. Takie... Ja chciałbym mieć na tego nauczyciela, na serio. Aha. To jest chyba tak, że jak się ma fajnego nauczyciela, to się lubi ten przedmiot. Często tak jest, ale nawet ja często jak lubię jakiś przedmiot i czasami się zdarza, że nie lubi cię nauczyciela. Zgin. Świetnie. Ten cały kres mówił nauczyciela. To jest chyba tak. Ja na wszystkim naśpiewałem rotę i byłem udyra, piona. Czy jestem popularny w szkole, na studiach, na uczelni? W szkole, czy jestem popularny? Ostatnio gościu z równoległego Matwiza powiedział: masz szybę ode mnie, nie zmarnuj go. Spoko. Shit, Maciek, masz suba. Poszedł mi won! Idź pan fuj! A jesteś patriotą? Jestem patriotą, ale nie jestem nacjonalistycznym patriotą. To znaczy, mam szacunek do wszystkiego, co Polska osiągnęła. Mam szacunek do historii Polski, mam szacunek do tego, co się teraz dzieje i chcę dla polskich najlepiej. Wiedzą u ciebie w liceum, że nagrywasz? Wiedzą, oczywiście. My, przecież nasza wychowawczyni wie, że nagrywam, jak my fakty nagrywamy latami po szkole. Ja pamiętam, jak Maciek się bał, czy powiedzieć ludziom w klasie, że nagrywa. Nie, ja po prostu... Nie chciałem o tym mówić, jak się sami dowiedzą, to spoko. Tylko, że było fajnie jak na zjeździe integracyjnym. Mój pierwszy Maciek operacji. Wyciągnął kamerę i dzień dobry, nie, Maciek, nie, właśnie, 40. Nawet nie brałem aparatu, słuchaj, na zjazd. Zlot. Idź pan fuj. I była taka akcja, nie, że tam coś tam, była taka quasi scena, nie, ten kumpel, tam zacząłem coś tam gadać, nie, jak kumpel. Ty co, ty ten vlogerem jesteś? No i wtedy Maciek powiedział chciałby tak. Chciałby zmienić swoim profilu, w sensie, że ten, na YouTubie, liczbę subów. Nie! Jesus! Nie! Jezu, jestem głupia, nie! A tak, nie. To jest bardzo fajne. Nie. To co mam, to się cieszę z tego, co mam. Co ja zrobiłam? What the fuck? I did! Nie!
Chciałbym, żeby było więcej wyświetleń, chociaż tak już ostatnio mi czasem się aktywność podniosła, za co wam bardzo dziękuję. Znam, ale nie osobiście. Majdzie, chociaż raz wymieniłem jakieś słowo, bo się pytałem, czy wystąpi w moim special na 1500. Sam towarzysz pomysłów, nie to coś ci pomaga. Wiesz co, fakty to jest jedna wielka improwizacja i tu, jeśli ktoś coś pomaga, to właśnie tam. 270, czyli tam i minus 60. Będziecie mnie atakować? Majdę, jak krawdolot, ty spadaj, pisze za dużo subów. Ej, niby nie atakują. Znaczy, jeżeli moje pomysły na filmy często opierają się na inspiracjach i na nawiązaniach, bo wy może tego nie widzicie, ale na przykład aktualne gry bez mojemu są oparte w dużej mierze na schemacie energika i bananowego Janka na przykład, powiedzmy. Tak, wiemy, Zuzanka, pisałaś o tym. Tak, oczywiście, że sprawia mi radość. Znaczy, wiesz, to jest pain in the ass przy montażu. Natomiast jeżeli widzę, jaka jest reakcja po grach PC po mojemu, to naprawdę się cieszę, że coś takiego zrobimy. Jestem dumny z gier PC po mojemu, że teraz tak to fajnie wychodzi. O, jak słodko. To jest jedna z tych serii, z których jestem po prostu dumny, że mi tak fajnie wychodzi. Ale już to powiedziałeś. To jest zero skromności, naprawdę, ale to jest jedna z niewielu serii, które mógłbym sam oglądać dla siebie, po prostu, tak. Sam lajki sobie dawał. Z tych wszystkich kont. Chciałbym, żeby na LiveTube'a przyjęli, to chyba taki prestiż partnerstwo. Ale po co mi LiveTube? A co to jest LiveTube? To jest taka sieć partnerstwa, co Orange Video Fest robi też. Mhm. Blowka znacie? Nie. Blowjoba? Nie znam. Come on. Bo jest jakaś granica kratek. No i bardzo dobrze. No jest granica kratek. Dobra, żyję, cicho. Abstra i Wardenga tam są. Wiem, kto tam jest. W złą właśnie stronę szłam. Po live typu organizowali, dlatego się pąki nie dostały ani Łukasz Skalik, bo byli z innej firmy partnerskiej. Najbardziej żenująca chwila w twoim życiu? Kiedy zginę na hardkorze. Kiedyś miałem to pytanie w miesięczniku i serio, naprawdę nie pamiętam czegoś takiego. Tak, blowjob, tak. Nie, ja tego nie wykorzystam. Ja muszę się tam na górę dostać. Papa Rayla. Ale ponoć z live to zaprosił pan, i to tak bardzo. Nie wiem, jak to było, nie. Cześć, Rayla. A ja sobie zacząłem montować relacje z Battle Beast i Power Wolfa. Mhm. Ile to ma być? 270. Ale nikt nie krzyczy, że źle idę, nie? No bo po co? Niech zginie, nie? Będzie śmiesznie. W chuj śmiesznie. Podsytująca chwia. No. To by tak nie mówił. Najwyższa, najniższa średnia. Teraz mam najniższą średnią 4.0. A nie, natomiast jaką najwyższa średnią? 5.6. W szóstej klasie podstawówki. Będę miał coś koło tego. Dobra, gdzieś tam jest. Nie będzie śmiesznie, bo się skończy. Daj. A będzie więcej filmów królową, mówię o twojej kotce. Nie wiem. Zobaczymy, czy będzie chciała uczestniczyć w filmach. Ja miałem to grać. Miałem 5,5 średnia, to ładnie. A ja mam średnią, nie powiem ile, ale jestem dumna, że zdałam. Im dalej jesteś, tym masz gorsze średnie. To się przyzwyczaiłeś do tego. No, naprawdę. Ja w pierwszej tam dopiero miałem średnią poniżej 5,0. Jeszcze ciebie, kuźwa, mi tutaj brakowało, ty małe cepie. Tak. Zamknij ryj. Jest Blair. Gaussian Blur, poproszę. Locie gram w Sims 4, nie teraz. Ale tak, gram, tak. Ale... Ej, bo się zgubiłam, nie wiem, gdzie jest wyjście z Netheru. Będziesz na najbliższym zlocie ponków? Kiedy oni mają zlot? Trochę smutno. W marcu gdzieś, tak? Nie, może... A może tamtędy jednak przyjdę? Albo tutaj na górę może jakoś... Shame main widzów, nie starczy mi, ale mogę się jeszcze tym podsadzić do bram. Ale słuchaj, właśnie, kiedy pony mają spotkanie? Chciałbym się
Przypomnij mi, bo coś tam wiem, że było. Tak, dokładnie, byle trzy, byle trzy. Na pół miliona subów będą mieli. Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma brata. Pytanie, kim jest kierowca Fiata kobietą? Dziwiam się. Jezus. Jezus. Nie mam pojęcia, co ja robię, ale wiem, że więcej nie wejdę do Netheru, jeżeli przeżyję dzisiaj. No trochę przypał. O tak troszkę. Tak troszkę? Wiesz co, nie mam żadnego kill-offa i jak mi się skończą rzeczy, którymi mogę się podsadzić, to wiesz, co to będzie? Kupa będzie. Powiedzieć, co to będzie? Jaki masz tekstur pak? Faithful, 64 na 64. Nie, no po prostu bym wbił na punkt, bo oni są spoko ziomkami, tylko czy bym się do nich dobił. Pewnie wszyscy będą lecieli na ten, na Dominikę, Bocycki. Bocycki. Bocycki najlepiej. Bo taka kobieta z Francji, co była w Mediacrafcie, Polka poprosiła ich o umowę, żeby jeszcze raz sobie ponoć notatniku jej dali. Co? Umowa w notatniku lej. Ale miałaś wycisnąć tą drogę. Wiesz, Ania też działała w Matura to bzdura, ale Ania już nie jest w Ponkach, pragnąłbym ci zauważyć. Pragnąłbym ci zauważyć, że Ania w Ponkach już nie jest, nie. Oj, nie, nie, nie. Ale ładna dziewczyna, no. Taka ładna jest dziewoja, ale w Ponkach już nie zawita, też był nie. Matura to bzdura, ale jako prowadzący? Ten odcinek z Walekonia. Myślę, że pamiętam, w którym odcinku było Walekona, ale to jest 130 odcinków. Dobra, może tamtędy przejdę gdzieś. Muszę z piasek dusz, nie mi się podsadzać. Ale nie mam żadnej łopaty, to trochę potrwa. Quake uczy. Quake uczy, Quake też na też uczy. Ale dobry pomysł. Ja sobie zostawiłem followa. Cześć Kubus, lel, 1, 2, 3. A kiedy Ania doeszła? W miarę niedawno, jakieś kilka miesięcy. Ale Ania nadal żyje, Ania nie doeszła. Byłaś już na PGA, bądź planujesz pojechać tam? Nie. Pamiętam Glam Paulę w Ponkach, na początku. Ja pamiętam Glam Paulę, ona jest z DJ cały czas, czy nie? Bo tak trochę nie ogarniam. Co ja mam zrobić? Kupę, najlepiej. Myślisz? Karolina jest DJ. Oho. To idę zrobić kupę. No czekaj, Karolina to jest która, bo ja nie ogarniam teraz. Jak dodać mnóstwo glowstone na to, że ktoś się zdobywał? No, po to zdobywałam to, żeby się podsadzić nim, bo nie mam już nic, nie? Jest na ety. Jeszcze słyszę tego. Tak zmienisz kolorniku, bierzesz tak, taki trybik i tam masz na górze. Stylizację. A! Gdzie jestem? 500, a potrzebuję być na 270. Tak, macie oglądać poniki przyjazdowy? Co? W tamtym Minecraft gdzieś. Nie, nie do lawy. Mr. Hyde. I tędy przejdę? Nie, wejdę sobie tutaj. Glam Paula odeszła od punktu, bo ona się pasowała i to do imidżu. No, jakoby też tak słyszałem. Ale Glam Paulę znam osobiście, tak to ujmę, bo się widziałem na tym. DJ jest poślubił ze stylizację. Spoko. Co się robi, gdy się nie umie, jak to kiedyś było? Nie! 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 No chyba was coś boli. Ci kiedyś się bardzo zadawał właśnie z tą... Shit! Idź sobie. Kysz. Poszedł wam. Wakacje albo we wrześniu. Bardzo dawno, wiesz? Dobra, gdzieś tam by ja iść. Ja pamiętam, jak się z nimi widziałem w sierpniu 2013. O kurde. 70 na... I robiłem wywiady, bo dość nie zgarniałem. Czyli gdzieś tam. Długo. Przestań do mnie strzelać, mały kurwa. Dobrze! Spoko, nie śledzę... nie śledzę poczynań matrymonialnych youtuberów. Chociaż kupuję Tube News, goddammit. No to nie napisali o tym? Właśnie, ktoś chce Tube News ze mną? A mam, co sprzed? Mam jak załatwić. Nie! Chyba coś cię boli.
To ekipa Bąków Piątki na Peryskopie ma live, gdzie na pytanie odpowiadają. Mi wczoraj Dakan powiedział. Wiem, był. Tak, gdzie mieszka Glam? Żebym jeszcze wiedział. Daj mi proszę. Chcesz? To cię jak gdzieś zobaczymy, to ci sprzedam za złociszę. Czekaj, bo... Nie! Za darmo Jezu. Nie dam, bo sam to musiałem kupić, nie? Ale nie dam po cenie rynkowej, bo 4 złote za to nie dałem. Jezus, poczekaj. Można zlecie Pąku. O Jezu, no, aż mi skratkowało, sorry. Pąki też były w Tube News, więc... Czysta. Jestem tak blisko, jednak tak daleko. Ja bym w ogóle artykuł pisać, ale coś się zepsuło i nie napisałem. Świetnie. Bo ja słyszałem, że w Siedlcach. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Tam, w tamtym momencie. On każdy Tube News prostego. Nawet pierwszy numer masz? Tylko, że mi braknie drogi. Ojoj. So close, yet so far. Macieka, znasz Rise Lipsy Monster? Znam, Elwa. Shit! Jakbym mi jeba nie zrzucił. Ban shit. Łoku! Aż do końca. Wiesz co, myślę, że już niedługo. A pani się siedzi, możemy pograć później. Po prostu. Maciek. Ja tu życie walczę. To walcz, powodzenia. Agnieszka Żelak jest spoko. Kurde. Uczej co, idź sobie w ogóle, najlepiej zdychnij w tej lawie, co? Albo nie wiem, podpal się. Błagam, kto nie zna Banshee? Ja nie oglądam, wiem, że tylko taka youtuberka istnieje, że skakała w stroju świni na Banshee. Tyle wiem. Zresztą mnie nie interesuje. Tia, dzięki. Dzięki, kwiecie wiśni, dzięki. Nigdy więcej nie wyjdę na teru. Wiecie co? I nie wejdę tam. To jest osoba, która miała fartę na YouTubie. Tego na przykład ja nie miałem. Wiczejwan nie miał. Ale dlatego, że ona jadła ślimaki. Maciek. Im bardziej się poniżę, tym więcej widzów będziesz miał. Normalne. No właśnie, możemy zrobić tego challenge'a z bananem i Sprite'em. Będziemy żygać na ekranie, będziemy mieli widzów. Jej. No to w którą stronę to w końcu? Aha, dobra, czekaj. To może być... A nie mam... No nie mam... Ciekawe, wracam na live, spoko. Właśnie dla miała spięcie z DJ, bo w biuru jest, w ogóle nie ma od dawna i w ogóle nie było na jednej ślubie. Każdy zna Banansi. Jesus. Upsi. Teraz będzie pięknie, bo no. Ktoś z was nagra FNAF-a? Lotta nagrywała FNAF-a. Znajdziesz w jej archiwach to nagranie. Teraz się zapytam, kto zna Damianero? Na czacie. Piszcie tak czy nie. Czy znacie Damianera? Minus 270. To jest fajne, to jest sobie z 30 paroma. A z tobą to ja nie będę się bawić, Inara. Na minus 66, czyli tam. Równo tam, tak, gdzie Maciek, się spotkam. To brzmi jak plan. Polska. Może ale jestem Damianero tak blisko brzmi jak plan? Jestem tak blisko wyjścia. To się tak nie było. No tak, nie znacie Damianero, to nie znacie starego YouTube'a, bo Damianero to był jeden z najpopularniejszych YouTuberów w 2010 roku. To był pierwszy vloger, tak naprawdę. Jeden Maciek, to było 6 lat temu. No tak, ale to jest wraz z Ginny byli pierwszymi vlogerami. Tak, tylko 6 lat temu pomyśl, że osoby, które na przykład teraz mają 13. Ale takie coś trzeba znać. Nie mieli nawet okazji, no, tak jak jutrzejsze gimby nie będą miały okazji YouTube'a, poznać to. Czegoś takiego jak telefon. Taki ścienny, jeśli wiesz o czym mówię. Ścienny. Boże, ty też nie pamiętasz. Stacjonarny to się nazywa. Ja pamiętam telefony na korbkę. On nie ma 18 lat. Ej, no Maciek, ja mam dojść do portalu. Sprawdźcie sobie, kto to był Damianero albo Filozofero. Zaśpiewaj. Co mam wam zaśpiewać? Coś włączy. Trzymaj kluski na oknie. Nie, o, coś bardziej, bardziej kreatywnego. O, coś, co będę śpiewał prawdopodobnie. Mamy zgodę zespołu nawet.
musiałeś to szaleć. Wol 3. Trochę wyżej wyjdę. Jezu, trzymajcie kciuki, żebym ja to przeżyła. Jak ja to przeżyję, to ja wszystko przeżyję. Gebitafium jest ta pieśń. Matko, mój głos. Na tych, co byli tu z nami gdzieś. Zabrała ich... O, matko! Słodka, pazerna śmierć. Śmierć. Czy lepszy los, czy ślepy spełnił się? Płaczu gitary, nie słychać, widać cień. Cień. Ochrypły głos, Mercedes Maćka. Chyba Benz. Hej. Nienapisane, Wiktory spełniać bieg. Ale pomóżmy jej poraz zjednoczyć się. Matko, nie, mam za bardzo zryty głos na korpus. Gdzie jest mój portal? Za nami noc. Maciek, możesz przeklinać? Mogę, ale po co? Masz śmieszne, wspomnienia z początku swojego grania w Minecrafta? Nie kojarzę. Pa, pa, kociunia. Pa, pa. Trzymaj kciuki, jak pójdziesz. Kluski chyba. Ładnie śpiewasz. Tak, tylko że mi się głos strasznie załamuje. Dzięki. To nie było. To najgorsze, co mogło mnie teraz spotkać. I ten chórek, aha, piękny. Autentycznie. To najgorsze, co mogło mnie teraz spotkać, bo nie mam pojęcia, gdzie jest kuźwa mój portal. Nawiść i zło. Siła jest nas. Pora. Nie wierzę. Ja z tym nigdy nie wyjdę. Do jasnej cholery, ja z tym nigdy nie wyjdę. Za nami noc. Przed nami dzień. Podaj mi dłoń, górę unieśmy je. Matko, mój głos jest fatalny. Ja tego nie wrzucę na YouTube'a. Albo wrzucę. Wrzucisz. Nie muszę wrzucić. A nasz raz jego mandziabloa, pannę Joannę, Stiu, Marcina, Dubiela, Naruciaka, Młociak, Inaczewa, Szyjo, Magdalena, Maria, Monika, Teo. Kto to jest Teo? Wojtek. Ten Wojtek, ten. O, matko. Kuba. Mój kumpel? Spoko. Księga zainteresowania, ten monster, Smaf, co znasz? Znam po nazwie, nie oglądam, bo za bardzo tam wieje komerchą. No co ty? Stare odcinki Madzi były fajne, teraz to nie wiem, nie oglądam. Teo ma 8 kasubów i przecież się z Madzią kiną i Anią. Aha, no spoko, nie znam. Ale co, prowadzi kanał religijny, jak Mateo na ksywę? Teologia, te sprawy? Chyba nie. No też tak myślę, że nie, ale... Ale nazwa mówica ma za siebie. Teo z grami. Ale teologii. I tam gdzieś musi być mój portal. Czy ja widziałam? Czuję portal, Boże. Czuję go. Czuję go. Czuję. Czuję. Czuję w sobie to... To wie, co ma wspólnego ołówek z kasetą. Oczywiście, kasety to moje dzieciństwo. 270. Tylko live'a wstaw w grudniu. Cześć, Slovan. Hej, hej. Jeszcze raz. Hej, hej. Zatrzymaj czas. Niech biegnie, niech biegnie. Niech biegnie, niech biegnie wolniej. Hej, basem. Hej, jeszcze raz. Zawróci. Wróć się do twierdzy, znajdź korytarz, to w podłodze było wejście, tam był blisko portal. Zawróci głowie. Jak już jestem blisko portalu, ja go czuję. Mogę go wyjechać. Ale miałem biedną klasykę w OHS. Shame on you. Siema, Ice Orange, jeszcze raz. Kuźwa mać. A żeby cię... Dobra, gdzie ja jestem? Ej, to jest chyba moje wyjście z tego, nie? Powiedzcie, że to jest moje wyjście do portalu. Nie. Jak epitafium jest ta pieśń. O tych, co byli tu z nami. Jest! Jest! I'm shame on me, jak to nie brzmi. Jest! Słodka, pazerna śmierć. Mam portal! Czy lepszy los, czy ślepy spełnił Mam się. Mam portal! Wróciłam. Patrz gitary. Nie słychać od Teodory.
Underground 2 Madzie Teo Kuba. Nigdy więcej tam nie wrócę. Może mysza kojarzycie? Nie myszę od dema, tylko mysza. O, jeszcze burza jest na dworze. O, to może będą te. Elektryczne creepery. Elektryk creepa. Nie, dobra. Przed nami dzień. Nie, ja mam dosyć. Ja mam tego wszystkiego. Oglądam dosyć. Zaigranie, patrzę, Dominika ma brązowe włosy. Dużo mnie ominęło. No cóż. W ogóle możesz dać się w dyskusję, bo dyskutowałem z moim widzem pod jej filmem ostatnim. Tam najkrótsze gry. Według zaigrania, to znaczy to jest projekt MediaCraft, nie tylko Dominika prowadzi. Najkrótsze, Doom jest jedną z najkrótszych gier. I Dooma się da przejść 2 godziny. No jeśli grasz na najniższym poziomie trudności, to faktycznie można go przejść na speedrunie 2 godziny. Ale... Ja przechodziłem na Ultra Violence, czyli najwyższym poza Nightmare, ze wszystkimi sekretami przez 5 godzin. Wow! I to nie było jakieś lejmerstwo bardziej. A dziękujemy, Maćku, że tak się poświęciłeś. Doceniamy. Dziękujemy. No, że przechodziłeś na takim poziomie. No, łatwo nie było sensu. To jest dla lejmerów pierwszy poziom. Dobra, ja mam koniec Minecrafta. Ja mam dosyć Minecrafta. Macie, daj mi linka do tego odcinka. Ostatni odcinek na kanale. Jesus, naprawdę, ja mam dosyć Minecrafta. Naprawdę, Austin Cooper, z którego przechodziłem na live'ie. Widzieliście, 1,5 godziny. Także ja żegnam YouTube i cześć YouTube.